Dzień dobry moje drogie raki, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania na nowy cykl lunarny. Zaczynamy od afirmacji, przede mną talia, która została przeze mnie przygotowana specjalnie na mój kanał dla osób, które oglądają moje filmy. Jest to talia z afirmacjami, bo będę powtarzać metodą zdartej płyty, słuchajcie, że wszyscy mamy niesamowitą zdolność zarządzania naszą własną energią, tak, żeby przyciągnąć do naszego życia rzeczy, ludzi, miejsca i doświadczenia, których pragniemy. I dlatego afirmacje. I niech te afirmacje lecą w świat. Zostawiajcie je proszę w komentarzach, te afirmacje, które Wam przesyłam, które Wam, że tak powiem, przekazuję. Zostawiajcie w komentarzach, dziękuję, przyjmuję, nie musicie pisać całej treści afirmacji. W każdym razie niech energia płynie. Zanim przejdziemy do czytania, ponieważ robimy czytanie na nowy cykl lunarny, to tylko chciałam Wam dać znać, że jeśli chodzi o energię wspierającą Was, księżycową energię wspierającą Was, to pomyślne dni dla Was to 6, 14 i 25 kwietnia, a dni, w których trzeba zwrócić większą uwagę, ostrożność, uważność na pewne rzeczy, to 4, 12 i 23 kwietnia, ok? Zaczynamy, moje drogie raki, zaczynamy od afirmacji. Angażuję całe serce i duszę w to, co robię. Spełniam się. Afirmacja dla Was na najbliższy cykl lunarny. Angażuję całe serce i duszę w to, co robię. Spełniam się. Tego spełnienia Wam życzę. Idziemy dalej. Zaczynamy od energii nowiu. Widzicie, energia nowiu, księżyca, a dla Was w ogóle karta księżyc. Więc wydaje mi się, że tutaj cokolwiek się będzie działo, to niewątpliwie energia tego nowiu może być dla Was taka bardzo mocno pobudzająca, być może nawet przytłaczająca momentami. Wydaje mi się, że też cokolwiek jakby intuicja będzie Wam podpowiadać, jakikolwiek nowy początek będziecie chcieli dla siebie stworzyć, ja osobiście poczekałabym kilka dni, aż aż zasięg tego nowiu troszkę, że tak powiem, przeminie, żeby się upewnić, czy moje spostrzeżenia, czy Wasze spostrzeżenia są prawidłowe, tak? Czy one oby na pewno są w punkt, a być może coś zmienić, wiecie? Więc to tylko tak ode mnie taka informacja. Natomiast moje drogie raczki, w czasie nowiu dla Was energia intuicji, która może być iluzoryczna, która może powodować jakieś zbytnie fantazjowanie, dlatego jeśli to ma mieć przełożenie na konkretne działania, ja osobiście poczekałabym chwilę, natomiast to jest energia niesamowitych inspiracji również, tak? Na to zwróćcie uwagę. Jeśli chodzi o nowy początek, jeśli chodzi o początek jakiegoś nowego cyklu w Twoim życiu, możesz odczuwać w czasie nowiu, że nie jesteś pewien czegoś stuprocentowo lub w ogóle, że nie jesteś czegoś pewien. I rzeczywiście, jeśli będziesz się miotał z taką energią w sobie, z takimi odczuciami w sobie, to poczekaj po prostu kilka dni, ok? Poczekaj po prostu kilka dni. Niech ten nów przeminie. Natomiast Wy macie ogólnie taką energię z gatunku, dobrze jest fantazjować z kolei, wyobrażać sobie różne rzeczy, żeby robić plany, żeby zapisywać różnego rodzaju marzenia, wizje, które macie dla siebie na przyszłość, po prostu, bo to może być bardzo płodne, ok? Więc na to bym zwróciła uwagę. Jeśli są raki, które mają ryby w swoim życiu, to tutaj ryba się bardzo silnie Wam pokazała w czasie nowiu, ponieważ mamy do czynienia z nowiem sensu stricte, więc może Wam, zaproponować coś, może Tobie zaproponować coś, drogi raku. Możecie razem jakiś nowy początek tutaj tworzyć, ale no właśnie, drogie raki, ostrożnie w czasie tego nowiu, naprawdę pomalutku, dlatego że około 3 dni po nowiu mamy pierwsze kroki w stronę nowego celu, gdzie w zasadzie rośnie motywacja nasza i jesteśmy gotowi, żeby zacząć nad czymś pracę i wiemy, że mamy dużo do zrobienia i teraz tak, ten fakt, sam fakt, ta Twoja świadomość, że wiesz, że jest tutaj dużo do zrobienia, do przepracowania spraw, to może być stresujące lub może być takie, powiedziałabym, zniechęcające i to jest pierwsza informacja dla Ciebie.
Czy się poddasz, czy nie, to już jakby zależy od Ciebie. Natomiast tutaj zobacz, ta ryba, czy też ten księżyc, który nam się pokazał, to dla raków, które mają ryby w swoim życiu, pokazuje Ci się w czasie nowiu, a chwilę później i widzisz, i wiesz doskonale, i czujesz, że jesteś bardzo intuicyjny, więc czujesz doskonale, że ta propozycja nie jest dla Ciebie od tej osoby konkretnej, o której mówię, tak? Że to jest coś ukryte, że nie jesteś tego pewien. No to jeśli nie jesteś tego pewien, drogi raku, nie czujesz tego, i to nie jest dla Ciebie, wiesz, tak z wykrzyknikiem, tylko wręcz jest to coś, co powoduje, muszę się wycofać raczkiem do tyłu, to słuchaj siebie i słuchaj swoich instynktów, intuicji, bo parę dni później, te około 3 dni po nowiu, będziesz rozczarowany. Czym będziesz rozczarowany? Czy będziesz? No możesz być rozczarowany, drogi raku, tym, że przyjąłeś propozycję, bądź wszedłeś w jakąś komitywę w momencie, w której nie byłeś dokładnie pewny tej osoby, tej sytuacji, albo w ogóle chciałeś czegoś innego, a ktoś Cię do czegoś nakłonił, tak? Ty czułeś intuicyjnie na przykład, że powinieneś zrobić coś z kimś wspólnie. A miałeś wokół siebie ludzi, którzy Cię nakłaniali, że powinieneś robić to, nie wiem, sam albo z nimi, o kogoś ominąć. To będzie dla Ciebie rozczarowujące. To może być dla Ciebie rozczarowujące. Okej? Okay? Więc na to bym zwróciła uwagę. Słuchaj swojej intuicji. Okej, okay. Następna energia, około 7 dni po nowiu. Tutaj dostaniesz zaproszenie, ktoś do Ciebie wyciągnie dłoń. Uważam, że warto być, bo księżyc sprzyja po prostu, mamy taką fazę, która sprzyja byciu otwartym na to, co Was otacza, ale Ty pokazujesz się w energii osoby znudzonej, zniechęconej, apatycznej, niezainteresowanej, po prostu nie chcesz. Więc jeśli tu jest, masz konkretną osobę w swoim życiu, która co i rusz powraca do Ciebie, a Ty czujesz, że jej powrót zazwyczaj wiąże się z jakimś tak zwanym drugim dnem, że nie ma transparentności i nie ma czystych intencji względem tego, co chciałaby Tobie zaproponować, to niestety ta osoba ponownie nam się tutaj pokazuje i Ty moim zdaniem odczujesz to bardzo silnie, że jej propozycje no, nie są dla Ciebie najlepsze. Nie są dla Ciebie najlepsze, tylko się upewnisz w tym po prostu. Upewnisz się, więc jeśli jest rak, który miał do tej pory różnego rodzaju rozterki, miałeś rozkminy, a czy dać szansę, a może ona się zmieni, to uważam, że tutaj po prostu w tych pierwszych 3 fazach księżyca dzieje się coś takiego, drogi raku, co powoduje, że tylko upewniasz się w swoim własnym przekonaniu i odczuciu, niestety niezbyt przyjemnym odnośnie konkretnej osoby, żeby być na nie. Lub żeby nie przyjmować jej oferty. Bardzo specyficzne, no ale dobra, później jest lepiej. Około 11 dni po nowiu dzieje się coś, co powoduje, że czujesz się dobrze ze sobą, po prostu. Jeśli tu jest ktoś, kto Cię umęczył, tak to określę, to będziesz potrzebował chwili, paru dni na to, żeby dokonać tak zwanej dekompresji, żeby się otrząsnąć po prostu z tej sytuacji, ale dobry nastrój wraca, dobry humor wraca, radość z życia wraca, miłość, radość, przyjaźń do ludzi wraca, to wszystko wróci. Ktokolwiek tutaj Cię rozczaruje. Moim zdaniem chodzi o sytuację romantyczną, że jest rak, który dobrze ma do kogoś słabość, no na przykład, to tak się zdarza, to jest ciężko czasem wytłumaczyć racjonalnie, natomiast są osoby, do których miewamy słabość i zdajemy sobie sprawę, że sposób, że tak powiem, rozwoju tej znajomości, współpracy z tą osobą, kooperacji, jakkolwiek byśmy jeszcze tego nie nazwali, nam nie służy zupełnie, ale z jakichś powodów mamy tę osobę w swoim życiu, nie możemy jej odmówić i tak dalej, i tak dalej. I tu masz moim zdaniem taki konkretny przykład na to, że ta osoba znów się pojawia w Twoim życiu, Ty czujesz, że coś jest nie w porządku, absolutnie. No więc to tyle. I później to odczuwasz już myślą bardzo silnie, bo masz być może jakiś namacalny dowód, albo z rozmowy coś wyniknie i potrzebujesz kilku dni, żeby tutaj wrócić do pionu, tak? I przychodzi to nowe emocjonalne zadowolenie i przychodzi, wiesz, jakby takie poczucie, okej, no dobra, no znowu jakaś sytuacja z gatunku, nie chciałem w ogóle tego mieć w swoim życiu i nagle się zdarzyło, a ja chcę być w końcu zadowolonym. I zadowolony, myśli sobie rak, i to zadowolenie przychodzi. Zadowolenie przychodzi. Wiesz, co mi przyszło do głowy, jak widzę tą muszelkę? Nie wiem, czy na pewno macie takie doświadczenia.
takie wielkie muszle wydają taki piękny dźwięk, taki bardzo wyciszający, bardzo, powiedziałabym, uspokajający. Być może słuchaj muzyczki, drogi raku, takiej, która Ciebie wycisza, uspokaja właśnie, tak? Jakby powoduje, że wracasz wewnętrznie do równowagi. Tak mi jeszcze przyszło do głowy. Więc spoko. Tylko jakby konkludując, cokolwiek tu się przytrafi niemiłego, i to jest moim zdaniem romantyczne, bo Ty się angażujesz być może, a ta druga strona nie angażuje się w taki sam sposób, albo mówi, że się angażuje, ale to są tylko słowa, to tutaj później wracasz do pionu. Czas pełni. Czas pełni, który ogólnie pozwala nam dostrzec to, co stoi nam na drodze w osiągnięciu celu, albo pozwala nam już jakby świętować osiągnięcie czegoś konkretnego, nad czym pracowaliśmy, u Ciebie przychodzi w energii niezdecydowania. Nie wiem, czy powinienem się cieszyć, nie wiem, czy w ogóle o co chodzi. Trochę ignorujesz pewne rzeczy, trochę odmawiasz być może świętowania z kimś, to bardzo ciekawe. Nie jesteś zdecydowany. To jest też taki czas, moim zdaniem, dla Was to się pokazało na czas pełni tutaj właśnie, że żeby osiągnąć jakiś cel, popracować nad czymś, na przykład dostrzeżesz, że okej, dobra, mogę mieć to czy tamto, mogę osiągnąć to czy tamto, ale tutaj musiałbym, myśli sobie, rak, pójść na kompromis, wypracować jakiś kompromis z kimś konkretnym. To jest karta kompromisu dla mnie, tak? To jest karta kompromisu dla mnie. I ten kompromis pokazuje się w czasie pełni. Pięknie, w końcu. Około 18 dni po nowiu i jest to energia księżycowa, która zachęca do tego, żeby usuwać z naszego życia, słuchajcie, negatywności, uwalniać się od takich tych starych zaszłości, jakichś układów, niepotrzebnych nawyków, to już nam niczym nie pomaga i tak dalej. Wy macie kartę Słońca. Kartę Słońca, która przynosi pozytywność do Waszego życia, wzrost witalności, zwycięstwo być może w jakiejś konkretnej sprawie, ale też zaufanie do siebie ogromne, tak? Jeśli tutaj przez chwilę Ci tego zaufania zabraknie, to ten wzrost zaufania absolutnie pokazuje nam się, drogie raki. No i idźmy dalej. Okej, około 21 dni po nowiu, tylko księżyc mówi, no dobra, to teraz nadawaj rozmachu temu, co się dzieje w Twoim życiu, a Wy macie 8 mieczy. Czy będziecie się trochę tak jakby szarpać z czymś, drogie raki, w najbliższym cyklu lunarnym? Jakby nie potraficie, nie możecie, czujecie się uwięzieni, nie chcecie nadać rozmachu jakimś sprawom, albo czujecie, że coś Was ogranicza. No i właśnie, dochodzimy do sedna. Coś mnie ogranicza. Czasem jest tak, że ograniczasz się nie Ty sam, drogi raku, ograniczają Cię myśli, komunikaty, które płyną z różnych stron, od różnych ludzi. Być może ich zamiarem jest ograniczyć Twoje działanie lub ich zamiarem jest zatrzymać Cię w konkretnym miejscu. Być może ich intencją jest to, żebyś się dalej nie rozwijał, drogi raku. No i stąd tutaj to się pokazuje. Zobaczmy dalej. Panna będzie Ci sprzyjać, bo tutaj jest troszkę taka energia z gatunku, z panną będziesz w stanie stawić czoła różnego rodzaju sprawom. Podjąć ostatni wysiłek wspólnie, żeby dokończyć jakieś ważne dla Ciebie sprawy, ale tutaj w ogóle te 25 dni po nowiu, taka energia z gatunku, okej, dobra, to co ja mogę właściwie jeszcze pokończyć z rzeczy do kończenia, żeby w ten nowy cykl lunarny już wejść, powiedziałabym, nie ciągnąć za sobą tych zaszłości. I tutaj karty mówią, że znajdziesz odpowiedź w sobie, tak? Przewodnictwo znajdziesz w sobie. Ten mędrzec Twój własny w Tobie wewnątrz podpowie Ci, w którym kierunku działać, z czego się wycofać i tak dalej. Tutaj też w ogóle pokazuje się taka energia z gatunku, że rak powinien zadbać trochę o ciszę, szczerze mówiąc, i zadbać trochę o taką energię z gatunku wycofuje się ze świata zewnętrznego w takim znaczeniu, że potrzebuje pobyć ze sobą, być może w samotności, to nie znaczy, że czujesz się samotny, ale potrzebujesz po prostu, nie wiem, poleżeć na leżaku, poleżeć na hamaku, popatrzeć się, że tak powiem, w niebo,
niebo, poczytać książkę, cokolwiek, w ciszy i w spokoju, spędzić czas na łonie natury na przykład, tak? Jeśli nad czymś pracujesz, drogi raku, i tutaj są tak naprawdę przebłyski intuicji, bardzo silnego instynktu, inspiracji, które prowadzi cię w określoną stronę, i to nam się pokazało w czasie nowiu, to tutaj na stole pokazują się energie, które mogą powodować, znaczy, które dają mi przypuszczać, że coś będzie tobą chybotać. Będą takie momenty, kiedy przestaniesz wierzyć w siebie z różnych powodów. I tak jak mówię, najprawdopodobniej dlatego, że to otoczenie lub konkretna osoba z otoczenia będzie chciała, żebyś stracił wiarę w siebie, drogi raku. Żebyś się zatrzymał, żebyś dalej nie robił tego, nie działał. Tak to czuję ja. Natomiast kończysz ten rozkład energią z gatunku. Ja pracuję nad sobą w takim znaczeniu, że chcę stworzyć najwspanialszą wersję siebie. Żeby to zrobić, muszę się chwilę nad sobą zastanowić. I wchodzisz w tę energię eremity. Ale wydaje mi się również, że tutaj jakby bardzo silnie pokazały się ryby jako energia osoby, która może wprowadzić trochę zamieszania. I bardzo fajnie pokazała się energia panny, jeśli macie do czynienia z ludźmi, którzy mają te znaki umiejscowione w swoich horoskopach urodzeniowych, jako taka, która pomoże ci stawić czoła pewnym sprawom. Okej? Więc jeśli tutaj się będziesz czuł ograniczony, o, tego nie mogę, tamtego nie mogę, to mnie ogranicza, panna jako ten krok następny, jeśli masz pannę w swoim życiu osobiście, zawodowo, ona może być dla ciebie ogromnym wsparciem. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.